Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już materiale, oczywiście z gry, jaką jest Pokémon Vault White 2. Obiecałem, że dzisiaj będzie to będzie, nagrywam jest po 16, ale dostaniecie odcinek, ponieważ trzeba dotrzymywać słów, co nie? Czy on w ogóle leczy nam Pokémony? Tak, o fajnie, nie wiem, czy miałem podleczone, czy nie. Wszyscy mówili mi w poprzednim materiale jedno. Judy, jesteś kurwa ślepy. Ile w tym prawdy? Zaprawdę dużo. Otóż chodzi o to, że zobaczcie, ja tak, gdzie ja mogę przejść? Idę tutaj. Jak ja tam mam zejść na dół? Przecież tu jest tylko zejście na dół. A potem, Judy, idioto, tu jest w prawo przejście, zobacz, możesz sobie zeskoczyć. O, hopsa, jesteś. A ja, nie widziałem tego. Dobra, byłem ślepy po prostu. Byłem mega ślepy. Kurde, walka z nim, on blokuje drogę, czyli trzeba będzie przejść w inne miejsce. Dobra, zobaczymy, co dzisiaj z tego wszystkiego wyjdzie nam. Jakiego mam pierwszego Pokemona ustawionego? Jessiego, świetnie. Lepszego Pokemona do jaskini nie mogłem sobie ustawić. Kurde, zapomniałem, że on ma Stardy. No cóż, no cóż. Obrewaliśmy troszeczkę, ale to nie jest jakoś, wiecie, wystarczająco dużo. Primeape też może być, wiadomo, Psyshock i Crosschop. Serio? On jest szybszy? Ej, no bym nie spodziewał się, że ten Pokemon może... Ej, serio, jeszcze go nie załatwiliśmy? Ej, naprawdę, Jesse, się nie starasz. Musisz jakoś tak po prostu lepiej to wszystko ogarniać, bo jeżeli tak będzie dalej, to my tu przegramy. Bardzo szybko zginiemy w jaskini. Padniesz i co? I tyle będzie. W ogóle, kochani, słuchajcie, ja coś zauważyłem. Po prostu zauważyłem, że trochę mniej osób teraz ogląda Pokémony. To prawda, ale to przez to, że też odpuściłem sobie Pokémony, więc niektórzy moi starsi widzowie też sobie odpuścili oglądanie mojego kanału. Powiem wam tak, jeżeli wy chcecie naprawdę część odcinki z Pokémonów, to po prostu pokażcie mi to. Zostawcie jakąś łapkę w górę pod materiałem, napiszcie komentarz. Naprawdę, jeżeli ja widzę... kurde, to już wyszliśmy stąd. Jeżeli ja widzę coś takiego, to naprawdę z wielką chęcią się nagrywa kolejne materiały. Ej, zaczynam się zastanawiać nad tym, bo czekajcie, bo może już nie jestem taki mądry. Miałem tutaj, no ale ten koleś mi cały czas będzie blokował drogę, czy już się odsunął jakoś? Nie, ale co jeżeli ja wyjdę z jaskini i wejdę z powrotem? Może być tak, że zadziała, że on cofnie się z powrotem na swoje pierwotne miejsce. No zaraz się przekonamy. Bo wyjdzie, że zacząłem odcinek myśląc, o wiem co, jak przejść tę jaskinię. A tu wyjdzie, nie, jednak nie wiesz. O, co my tu mamy? Fuck, czemu ja tak to omijam? Flying Gem. A z tego jakoś raczej nie korzystam, no, ale zobaczmy, czy on się odsunął? Tak. Zaraz on się wcześniej nie odsunął. A tu można było od razu nurkować, lol. Ja myślałem, że tu nie wolno pływać. Ale żal. Mogłem od razu tak przejść. Dobra. Ja myślałem, że to jest, wiecie, jakiś taki spadek i tu się nie da. No cóż, dobra, nie ogarniam. Widzę, że znowu dzisiaj. Znowu nie ogar kompletny. No ale tutaj popłyniemy i zaraz... O, tak jest. Jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu. Możemy wyjść tutaj, a w sumie nie możemy, bo jest przejście zablokowane. Ale za to możemy przejść tu w dół. No i co tutaj się będzie działo? Ej, nie straszcie mnie teraz czymś strasznym. Ja nie mam możliwości przesuwania kamieni, chyba sobie żartujecie, bo ja nie miałem jeszcze tego ciosu, nie odkryłem. Ale jazda. Ale jazda po prostu. Ja na pewno nie mam stręża. Ej, no zaraz się wścieknę, kochani, zaraz się wścieknę. Nie, ja myślę... A nie, mam stręża, jak jestem głupi. Cały czas myślałem, że nie mam tego ciosu. Dobra, ktoś się musi go nauczyć, niestety. Może Ankard, bo on ma same i tak elektryczne ciosy, jakieś chciałem się pozbyć. Sparka chciałem się pozbyć, więc i tak mam Thunderbolta, więc zróbmy to. Boże, ale mam normalnie dzisiaj spinę, że o, tutaj zaraz już nie wiem co zrobić, tutaj nie wiem jak, czy mam ten cios, czy znowu odcinkę nie rozwalę sobie. Nie, no normalnie to jest paranoja. Strasznie panikuję. Przepraszam, ale tak już czasem bywa. O, Mienshao, to nie jest Mienfu, tylko jego... Fuck, nie Surf. Miał być... ojejku, zabrał mi... Chociaż też nieźle mu zabrałem. No i załatwi mnie. No niestety użył jeszcze raz tego samego ciosu, trafił. Kto ma niski poziom? Ankard ma niski poziom. I ty musisz, stary, troszeczkę... Oj, zły cios. Jest długo, że jak mu nie zabiorę wystarczającej ilości życia, nie, no wystarczyło. No to nie jest zbyt efektywne, no ale jednak wystarczyło, jak widać. Dobra, kolejna tutaj pokonana. Zapomniałem, że już teraz nie muszę aktywować tych ruchów. A, czyli teraz muszę przejść tutaj to podblokowywać, dobra. Co, teraz znowu tutaj raz do góry i w prawo.
Tak jest, tak. Tam coś się pojawiło, gdzieś słyszycie takie, ale nie wiem gdzie, ale nawet nie chcę mi się tego zbierać. Gdzie to jest? Ej, bo już nie lubię takich odgłosów, to strasznie denerwujące. Dobra, już podniosę ten Fighting Gem. Co za życie. Wiecie, po prostu strasznie przeszkadza się coś takiego. Tak, człowiek chce się skupić i coś w tym stylu dzieje się. Dobra, zaczynam się zastanawiać. A, dobra, to muszę przesunąć tutaj. Tak mówię, co ja muszę jeszcze zrobić? A to takie oczywiste było. Teraz tu i proszę was bardzo, będziemy mieć Ripple. Dobra, jeszcze dzisiaj nie martwcie się, połapiemy sobie jakieś Pokémony. Nie ma problemu, na pewno z jednego dwa złapiemy. Nie po to zbierałem wasze niki. No i Rare Candy. I tu jest jakieś kolejne wyjście. Zobaczymy, jak ono będzie prowadzić. Brillum. No, ciekawe, dawno nie spotkałem tego Pokemona. Mind Reader. No spoko, używaj sobie to ci. A, to powoduje zmianę natychmiast? Nawet nie wiedziałem. Może i Leech Seeda. Co mi zrobi, to i tak sobie zregeneruje i ukradnę mu dużo. Kurde, Close Combat to jest mocny cios, no ale widzicie, jak to działa. Ja będę pobierał od niego Quick Guard, spoko. I tak ci... Wow, aż tyle? Nieźle. Ładnie, Chubasa, naprawdę się popisałeś. Tyle życia mu zabrać. Kto by pomyślał? No dobra, wyślijmy Atlena. Nie ma co się bawić z Brillumem. Fire, Funk, czy dobra, miotacz ognia niech będzie, wystarczy. Czego bym nie użył, z ognistych ciosów i tak padnie. Okej, okay, no i dokąd to prowadzi? Pytanie dnia. No dokąd? A, tutaj. Zaraz, nie! Czy ja tu chciałem wyjść? Nie, zaczynam się zastanawiać, czy ja tutaj chciałem wyjść. Ale co ja mogę z tym zrobić? Ej, to jest w ogóle Colorless Machine! Ej, ja nie wiedziałem, czy to mogę jakimś... Czy to on mi dał tutaj? Ej, nie mówcie, że to jest Pokémon. Jasna cholera. To jest ten cały Krustle. Super, fajnie byłoby go złapać. Użyję specjalnie Dragon Taila, który nie będzie zbyt efektywny, żeby mu zabrać jak najmniej. What? Colorless Machine broke. Serio? To tylko co, działa na jedną rundę? Jak dziwne. Nie wiem dlaczego tak. Ale w końcu wyszliśmy z tej drugiej strony. I mamy jakiś statek. Ale co się dzieje? Jakieś takie zbliżenie na niego. No jest, jest Deacon. Nasz ulubiony koleś, który cały czas płacze. Mam go dość. Chyba jeden z takich najbardziej denerwujących, powiem wam, postaci, takich rywali w grze. Przynajmniej tak uważam. O, co się dzieje? Czyżby sumowali? Czy jak to się zwie? Ej, to nie, to jest Marlon! Ja myślałem, że to ci plazmatyczni. No, no i jak? Ani ten jego jakiś taki używa akcentu. Ciekaw jestem, jak on normalnie brzmiał w anime. Uwierz w coś. Ha, uwierz w coś. Może być. No, oczywiście nam daje gadkę szmatkę o tym, że siła do Pokemonów i te sprawy. I co? Idzie sobie. A, poszedł z powrotem. A co ja za to teraz mam? Co będę sterował statkiem? Nie, no w Pokemonach to raczej incredible. Chyba, że Deacon sam sobie odpłynie. Nie, no nie będzie odpływał. Tak sobie sprawdzam, czy jest tu coś ciekawego. Mogę tutaj pływać? Chcę zobaczyć, czy mogę pływać wokół tego statku. Da się pływać wokół niego, ale tutaj nic więcej nie ma. Jak widać. Nie, to już nic nie znajdziemy. O, ale za to jakiś Pokémon wodny. No, ale już mam tego Pokémona. Ale sobie zawalczymy z nim, ponieważ po tej walce powinienem wbić 60 poziom. Więc czemu nie? Dawaj, Leaf Blading. I 60 poziom musi zostać wbity, tak jest. No, Chubasa ładnie expi. Ale myślę, że teraz czas, wiecie, skoro Chubasa jest już wyekspiony, to zabrać mu przedmiot do ekspienia i damy go właśnie na razie mojemu najsłabszemu Pokemonowi, którego troszeczkę ostatnimi czasy zaniedbałem. Więc, no sorry, musi troszeczkę podtrenować. Dobra. No co, wsiadamy na statek i zobaczymy, co się będzie działo. No, co jest? O, a jednak są plazmatyczne. Myślałem, że to nie jest w ogóle statek plazmatycznych. Okej, okay. Czy to może jednak jest ich statek? No tak, bo oni już mieli statek, ja już na nim byłem raz. Kurde, w tym jednym mieście zapomniałem całkiem, tak dawno to było. No i co, walczymy Mightyena. Jeden z fajniejszych takich Pokémonów według mnie z trzeciej generacji. Słaby wydaje mi się, ale fajnie wyglądający. Dobra, musimy uzdrowić się na maksa. Najlepsza taktyka. Czyli Leech Seed plus jeszcze czasem Giga Drain. I przeciwnicy nie powinni mieć szans. A, strasznie mało nam zabiera. No a ja mu zabiorę prawie całe życie. So easy, so easy. Kto kolejny?
czekamy. Handum. Nie no, to teraz może sobie zmienimy. Dawaj, Maxio, ty już dawno nie walczyłeś. Masz Earthquake, więc Handum to też na hita palnie. Jak mamy dobrze, wiecie, rozbudowany team z Pokemonów różnego poziomu, to... No sorry, ale przeciwnicy nie mają szans. Z Koli... Poczekaj, a to jest ten Robal, dobra. To nie no, na Robala to Atlen. Jak ma się dobrze rozbudowany team, w którym mamy różnego rodzaju po prostu typy Pokemonów, no to nawet jeżeli przeciwnicy mają wyższe poziomy i znamy po prostu ich słabości, to wygrana walki to jest raczej, wiecie, oczywistość. Dobra. Czyli co, mam się tutaj rozejrzeć dalej. Dobra, on gdzieś tam czeka. Na razie bym sobie rozejrzał się po tej drugiej części. O, nieźle, intruders. Jasne. Obcy. A co, z nim mogę gadać? A ten śpi sobie, spoko, zablokował drzwi, bo śpi. Wszyscy tutaj płaczą, że... Nie no, nie używaj może teraz Riffela, że tutaj jest statek atakowany, a ten sobie śpi w najlepsze. O, zobaczcie, warto pochodzić troszeczkę po stateczku, na to liczyłem. Revive. No, może i najcenniejszy przedmiot to nie jest. Ale zawsze za darmo. No i co, stary Deacon, to jest to miejsce. Wchodzę. Wchodź. Ale oczywiście muszę cię asekurować, jak to zwykle. Kim jesteśmy? Jak to kim jesteśmy? A, My Rage. Boże, Deacon, to jest... Ja rozumiem, że twórcy chcieli zrobić z niego takiego po prostu mściciela, ale średnio to dla niego wygląda. Dobra, dwóch grantów, podwójna walka. Mam nadzieję, że skupią się na nim. No a ja za to będę po prostu nawalał może najsilniejszymi na razie czasami w Dusclopsa. Sucker Punch nie trafił. Easy, so easy. Ej, on w ogóle ma Elektrosa. Nie wiedziałem, że Deacon ma Elektrosa. Znaczy, czy on używał go w ostatniej walce, w której ze mną toczył? Nie pamiętam. Dobra, o, w końcu miał Cruncha, mógł użyć od razu. Chociaż Coil też mu zwiększył, wiadomo, ostatnim. A Sucker Punch, nic specjalnego. Jak mówię, użyjmy na Kangaskanie Leech Seeda, przy okazji się troszeczkę pouzdragamy. Outrage. Ale to w Elektrosa skierowany. Dusclops też nie żyje. Jak mówię, ja będę się po prostu regenerował kosztem Kangaskana. Okej, okay, Hunch Crew. Kurde, trzeba na niego uważać, ale ja się skupię na Kangaskanie i wyszarpywaniu jego życia. I podleczeniu się na maksa. Może nie w Kangaskana. Kogo zaatakowałeś? A nie, on jeszcze w nikogo, ale super, dobra. Hunch Crew, no i on pada, więc jest spokojnie. No to już zostaje nam tylko... O, ale Elektros też padł. Kogo ciekawe ma jeszcze jakiego Pokemona? Nasz przyjaciel. A, oczywiście startera. No to teraz dwa startery się spotkały w naszym teamie podwójnym. No i Kangaskhan leży. I życie na maksa uzupełnione. Takie walki mogą się podobać. Chubasa, widać, że zasługujesz na miano jednego z moich najlepszych Pokemonów. Super, a was zawsze wie, kiedy się pojawić. Tak, co, przejdziemy przez barierę. Tak, nie mieli Purloina. Jezu, serio. Ty i ten twój cholerny Purloin. Jezu, niech on go znajdzie i będę miał w końcu spokój. Mamy się rozdzielić i znaleźć hasło, czyli to tutaj po prostu wpiszemy. Tak, żeby tam przejść, potrzebujemy hasło, czyli pewnie tamten koleś już nie śpi i odblokował nam przejście, dzięki któremu albo będę musiał pokonać wszystkich i ktoś będzie znał hasło. Ty dalej śpisz? Nie wierzę w typa. Zaraz, a ja tutaj byłem już? Tu jeszcze chyba nie był. Nie, tu byłem już. Albo nie byłem, ale i tak nic nie ma. Dobra, schodzimy na dolną część pokładu. No i co, nie mówcie, że kolejna. Ponownie? Co? A, że ten mundur to jest tylko przykrywka, tak jakby. To jest, on jest ex-Team Plasma. On jest teraz szpiegiem. A, no mówię, jak pamiętacie, Team Plasma się rozdzielił na tą część teraz, która jest dobra i tą część, która jest zła. Właśnie, czy wiesz coś o Purloinie ukradzionym z Pasperia? Jeszcze powiedzcie, no jasne, że nie wiem, bo to jest pewnie jeden z tysięcy Purloinów ukradzionych, ty Sferu Deacon. O Boże. Nie wierzę w gościa. A ty co mi powiesz, kolego? Tak, on chce chronić Pokemony. I co, ci tutaj patrolują? No zwalczymy, może jak mówię, ktoś będzie znał hasła, przy okazji tak sobie można podexpić troszeczkę. Cacturn. Okej, okay, dobra, spróbujmy. Oj, to zaboli. Nie, nie boli? Czemu nie trafiłem? Spikes. Dobra, to jak będę zmieniał Pokemona, więc może nie zmieniajmy, walnijmy z tego.
W ogóle mi się pomyliło, że on jest robaczem Pokemona. To jest przecież też roślinny, roślinna ciemność. Jakbyś Yugi zapomniał oczywistych rzeczy z trzeciej generacji. Ankard sobie XP doskonale. Ale ja myślę o tym, żeby zmienić Pokemona. Bo i tak Jesse jest na pierwszym miejscu, ale on zemdlał. Damy sobie Zoroarka. A Ankard będzie przy okazji XP. Dobra, gdzie jest ten drugi tutaj, co patroluje? Chcę ci wejść w drogę, ponieważ chcę stoczyć dużo walk, żeby później nie musieć aż tak bardzo dużo XP samemu. Crafty. Okej, okay, muszę się mieć na baczności, jak walimy jakimś. Ale on może nie wiedzieć, co, jakiego mam Pokemona, bo wiadomo, iluzja działa. Scary Face, dobra, czyli nie zniknie. Doskonale. Jeszcze dwa razy. O, super, ale teraz już będzie szybszy na pewno. No, ale co z tego, skoro używa tylko Scary Face'a? No, geniusz. Crafty geniusz. A w sumie to jego trener. Krokorok. Ziemny Pokémon. Dobra, to zmienimy na Chubasę. Szybciutko sobie jeszcze podleczymy Chubasę, może na maksa. Jak zaatakujemy pierwszy Giga Drainem. Patrzcie na to, ale go to zaboli. A ja co, całe życie? Nie, szkoda, nie całe. No, ale i tak dużo. Hunter. Athlen. Nie no, mówię wam, mam tak świetnie zróżnicowany chwilowo team, że tutaj no nikt nie jest w stanie się przeciwstawić potędze moich Pokemonów. I to może jak najbardziej się podobać. Ciekaw jestem jak jeszcze tutaj, czy to jest kolejny przeciwnik? Nie. Zaraz, zaraz, czy on powiedział coś o haśle? No tak, wiem o tym. Ale ja muszę chodzić tutaj po pokojach i... Wow, alarm! Dobra. O kurwa, prawie mnie zobaczył. Dam radę tutaj przejść. Sucker Punch, o, fajny cios. Oni wszyscy chcą walczyć, czy nie? Ej, to jest super, jak mogę z nimi wszystkimi walczyć, to mi takie coś pasuje. Jak mówię, expa bardzo dużo. Tylko, że musiałbym dać jeszcze komuś Luckiego. Dobra, dobrze, że Bisharp, jak dostanie z tego, to powinien zginąć. Tak jest. Fajnie. Vileplume nie zmieniamy. Dalej trzymamy się tych samych Pokemonów. Niech palnie. Poison Powder. Nie, trucizna, jak śmiałeś. A, te, tego się można było spodziewać, że jednak ten Pokémon dysponuje tego typu ciosem. Pupitar. To jest kamienny. Więc co? Chubasa. No jakby był Tyranitarem, to byłoby coś, ale jak jest tylko takim Pokemonem, to bez problemu. Jeszcze jak mówię, to nie jest ostatnia forma, więc jego statystyki też nie należą do największych. No i super, przeciwniczka, muszę się powiedzieć przeciwnik. Co mi daje? Co to dało mi? O, Plasma Card! Ej, żartujecie, od razu znalazłem? Mógłbym już z nimi nie walczyć. No chyba, że już nie mogę z wszystkimi walczyć. Porozmawiajmy sobie, nie. On nie chce, ten zamierza. Jest jakaś kucharka. Ciekawe, czy kucharka też będzie chciała ze mną walczyć. Skantank. Okej, okay, trujący. Co? O, zapomniałem też jeszcze się podleczyć. Dobra, spróbuj znać Slasha. A, zapomniałem, że on jest też ciemność. Kurde, bo to jest trujący ciemność, nie? Ojejku. Dobra, Zoroark, poświęcimy cię walnim po prostu zmiatacza ognia, osłabiając go porządnie. No, powiedzmy. Bez jakiegoś większego, wielkiego po prostu zachwytu, no ale... Ale cóż, szkoda, że się kryt nie trafił. Earthquake i the end. Tak się też w sumie zaraz dostanie kolejny poziom. Fajnie, fajnie. Ty mi nic nie powiesz, a kucharka co tam? Dobra, nie. Ona chyba tutaj normalnie sobie pracuje, wiecie. Więc nie ma żadnych... O, co o Reshiramie? I Zekromie, tak? Jeszcze o kimś mi wspomnisz? Nie. Już o nikim mi nie wspomina. No i ten również nic ciekawego nam do powiedzenia nie miał. Jeszcze sobie sprawdzimy oczywiście te pokoje. Co? Nie chcecie walczyć? Żartujecie sobie. Nie no, tak się rozstawili, jakby tu miała być fajna walka. A oni tylko sobie stoją. Nic tu nie ma. To jest po prostu miejsce, w którym sobie śpią plazmatyczni. Zanim, wiecie, to jest ich przerwa od walki ze mną. Wiedzą mi tak, że dostają łomot, to chociaż mogą się wyspać. I co? Drapion. No ciekawe macie Pokemony, ja nie zaprzeczę. Z Drapionem powinienem nie mieć szans, Chubasą, ale jak dobrze to rozegramy... Toxic Spikes. Może wyjdzie, że będę się tylko regenerował i... Może użyj Dragon Taila Crunch. Ej, serio, ja to wygram. Z Drapionem bez problemów. Wystarczy się tylko regenerować, wiecie, to mi już...
Kurde, on wali krytami. Ładnie. Ale teraz użyjmy Giga Draina, który niewiele mi zregeneruje. O, a jednak. Not very effective, a zawsze coś. No to dobra. I co? Ja wiem, że ona nie zna hasła, ale już mam ten karty, więc idziemy po prostu. A, tu jest jeszcze jeden pokój. Okej. Myślałem, że już tutaj byłem. Jakiego masz? Weezinga. Super. Nie no, trzeba zmienić. Myślę, że dobrym wyborem będzie jednak Atlen i walenie specjalnym miotaczem ognia. Dobrze wiecie, że Destiny Bond. Spoko. Mam nadzieję, że nie użyję jeszcze raz go. Uff, dobra, Sludge Bomb. Okej. Powiem się, że jeszcze raz użyję i będę musiał robić tak, żeby go nie zabić. No ale Atlen ma super, 58 poziom. Ankar też wbija. Jak mówię, Ankarta warto potekspić troszeczkę. Nie wiem, co oni tam mówią. Po co to czytać, to nie jest zawsze takie ważne. No a teraz idziemy zobaczyć, czy karta rzeczywiście działa. Zobaczymy. Może jeżeli coś pójdzie nie tak. Albo to nie będzie tego, co potrzebuję, aczkolwiek no... Nie. Co kurwa? Kurwa, ej, ja nie wiedziałem, ja w ogóle jakoś tak, wiecie, nie skupiłem się na tym, bo mam kartę, że ja muszę od nich, bo oni coś tam mówili chyba odnośnie tego, ale no nie skupiłem się bardzo. Czekajcie, zaraz to odkryjemy. Tak, czy ja mam odkryć hasło od nich, super. Czyli ona mi na pewno coś mówiła odnośnie hasła. Dla jej jest 0 jej ulubionym numerem. Kurde, ale według czego ja mam to po prostu potem te cyferki układać? The first number is 2. Okej, 2. Czyli pierwsza będzie 2. Okej, może być. Jakieś tam zawsze info. Ty coś mówiłeś odnośnie tego? Nie. Ty też nie. Ty mi dałaś kartę i ty mi nic nie mówiłaś odnośnie hasła. Ale wiem, że jest 2, wiem, że gdzieś ma być 0. Ale fajnie, że teraz się skapam, że trzeba od nich. To jest cwane, powiem wam, naprawdę cwane. 3 of the 4 digits are the same number. A, czyli 3 z 4 tych cyferek to są te same numery, czyli jest 2 i 0, tak? Tylko, że w jakichś różnych kombinacjach to może być, jeszcze się upewnimy. Zastanawiam, czy ja chyba jeszcze jednego pokoju nie odwiedziłem, wiecie? Ale chyba tak. O, tego nie odwiedziłem, no. Wiedziałem, że coś tu jest nie tak. Dobra. Kurde, muszę zmienić Chubasę, bo jednak oni tu wszyscy mają, widzicie, jakie typy Pokemonów. Maxio. Fajnie byłoby dzisiaj jednak przejść wszystko, co się dzieje na tym statku. Mnóstwo walk. Ciekawy jak dla mnie odcinek. Jak mówię, ta zabawa tutaj ze zdobyciem hasła też jest niezła. Raticate, nie zmieniaj, po prostu przywal z Dragon Rusha. Powinien paść, tak jest. Raticate nie jest najsilniejszym Pokémon, aczkolwiek w walkach Wi-Fi też może być nieźle wykorzystanym. I will give you another hand. The second number is 2, czyli jest 2-2. Tak się zaczyna hasło, okej. Dobra, mamy dwie dwójki. Niech będzie i tak. Zmniejsza nam atak, ale super, że jest Crocodile, on jest mocny, no ale pozwoli nam, o, a mocny, niemocny, całe życie zregenerowane i 61 poziom. No, Magnezon, dobra, Atlen, Magnezona to zjemy śniadanie. Dawaj, stary. Miotacz ognia. Nic, ej, przeżył? A, bo ma Stardy, spoko, właśnie mówię, że coś jest nie tak, że takie ma szczęście, nie, bo musi działać Stardy. Oczywiście jego ability. I co, też mi dasz jakąś część hasła? A hint, a 4-digit number and the last number is 2. Zaraz, ktoś powiedział, że jest 0. Ja jestem ciekaw, czy hasło to nie jest 2202. Jeszcze muszę się upewnić, zaraz. Tak. Ty nic nie mówisz. Dobra, czyli tu już nic więcej nie mam. I ty mi mówiłaś coś o 0, tak? Dobra, zaraz chcę się przekonać, czy już będę znał
wiecie, numer, który potrzebujemy. Czy to jest rzeczywiście 2202? No, przekonamy się. Tak, tak mi się zdaje, że tak sobie policzyłem, że takie to powinno być. Dobra, dawaj. Zobaczymy, gorzej jak nie. 2202. I co? A jednak dobre, super, udało nam się znaleźć. Wszystkie bariery zostały dezaktywowane. I to mnie teleportuje. Nie wiedziałem, że to jest teleport. O, i kogo my tu mamy? Zinzolina. W końcu cię dopadłem. I co teraz? To jest... Co? Serio? Oni uwięzili Kurema? No nieźle. Tyle mogę powiedzieć. A, czyli ten lód, którego użyli, to z tego statku leciała, to nie jest była jakaś maszyna, tylko to był lód Kurema. Super. No nieźle, zaskoczyliście mnie, panowie. Nie spodziewałem się, że będziecie dysponować po prostu taką siłą, że dacie radę schwytać tego legendarnego Pokemona. No i co, podwójna walka i oczywiście mi się musiał przytrafić. A nie, myślałem, że każdy walczy oddzielnie, a jednak jest podwójna, okej. Myślałem, że dał mi Zinzolina, sam ma słabego. Oj, wybaczcie kochani, za chwilę przerwy, już jestem z powrotem. W ogóle chyba nam się uzdrowiły wszystkie Pokemony, takie mam wrażenie. Użyjmy Leaf Blade'a szybko na Walrein'a. Okej, zobaczymy, czy damy radę go załatwić. No niestety brakło troszeczkę. Night Slash też nas obija i... Kurde, Blizzard atakuje wszystkich i mi zmroził Chubasa, no chyba żartujecie. Nie mogłeś walnąć Walrein'a, no dobra, w sumie Leafard to też załatwiłeś. No ale niech będzie. Kurde, mam teraz zmrożonego Pokemona. Ale zostawimy go, może się rozmrozi na szybko, a jak nie, to po prostu... No to niech padnie. Niech już go załatwią. Super, on załatwił Walrein'a. Kurde, Elektros Dickena robi więcej niż moje Pokemony. Okej, lodowy Pokemon, czyli może jak coś to walnijmy, choćby Leech Seeda, cokolwiek. O, używa Hyper Potiona, nie wiedziałem, Dicken, że ty też będziesz sobie tak używał tego. Jak widać, olewają... Nie no, żartujecie, oba nasze Pokemony są zmrożone. Jeszcze takiego pecha nie widziałem. Chciałbym użyć, no już nie użyję, już leżymy. Leżymy i kwiczymy, życie. Dobra. Kogo by tu wystawić? Myślę, że najlepiej Atlena. On może jest super efektywny na oba typy Pokemonów, ale może najpierw załatwimy Weavile'a. Dobra, oni niszczą Elektrosa, ale on teraz też wystawi na pewno ognistego Pokemona Dicken. Więc nie powinniśmy mieć problemów z Carvanine'em. Ale oni mają jeszcze chyba po jednym Pokemonie i tak. No dokładnie, Drifblim. No, tak jak się można było spodziewać, Ember. Dlatego ja liczę, że on użyje ognistego ciosu na Carvanine. Nie, Carnivine jest, jak ja to wymawiam. A ja użyję Cruncha na Drifblimie, mając nadzieję, że go załatwię. Kurde, szkoda. Hypnosis, no to tyle mi się przydał ten jego Pokémon. Jak nie zamrożony, to uśpiony. No dobra, muszę załatwić go szybciutko, żeby on nie uśpił tym razem Atlena. To byłoby bardzo niefajne. Ale dobra, szybko się obudził. Jejku, jaki hammer arm potężny. Brawo dla ciebie. Magnezon. No to ostatni Pokémon już widzicie, no kurde. Jeden cios, znaczy no, przeżyje, bo stardi. Ale Ember powinien go załatwić hammer armem doskonale. No i pięknie przeprowadzona walka. Ciekaw jestem, czy uwolnimy Kurema, czy wydarzy się coś gorszego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak, nie zamierza przegrać. Co to za miejsce? Deacon się pyta, tak? Pokémon. Tak, teraz się skapłeś? Brawo, bystrzaku Deacon. You are a smarter trainer than I expected. Jesteś mądrzejszym trenerem niż mi się wydawało. Jeżeli mówisz to do Deacona, to nie wydaje mi się, a jak do mnie, to owszem. I co jest? A on cały czas... Jezu, jak jeszcze raz słyszę... If it's just a purloin... Tak, ktoś go używa. Jak mi możesz tego nie zrozumieć? No ja mu mówię to samo z Zinzolin, ale to jest człowiek, który... A, to nie jest only. Boże... Dziadek złapał i dał go jego siostrze. Nie, ja będę słuchać tego historii tego purloina do końca swoich dni, nie zapomnę jej. Stary, stary... Tak, Kurem się w pełni zregenerował, o cholera. No super, Shadow Triad. Aha. No i oczywiście ninja, i co zrobił nam ninja, co się dzieje? Mamy statek. I co się stanie ze statkiem? Jakieś takie dziwne to zbliżenie. What the fuck? Co jest... A, czyli on w ten sposób, taki statek, może zacząć latać. Czyli tak to działa. No nieźle. Po prostu latający Holender.
nie uważacie? Ale z jakim dopalaczem. Okej. Okay. Ale to jest dobra nazwa dla tego materiału. Latający Holender. Inaczej go nie mogę nazwać. Dobra, przyspieszmy trochę, co się dzieje. Tak jest, ale oczywiście no, ci cholerni ninja nas musieli stąd wywalić. O i Czeren oczywiście spóźniony. Czyli co, ulica 22, czyli mam tam iść, okej, okay, nie martw się. Tam się udamy, ty Czeren sobie idź, nie lubię cię. O jak, co, tupisz sobie. Jak powinniśmy ich zatrzymać, no co ty nie powiesz, jak? Słoić im dupska i to jest najlepszy sposób. Dobrze kochani, dzisiaj już się z wami pożegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Nie zamierzam nic więcej robić, mnóstwo walki, postaram się ten odcinek wam wrzucić tak, żeby najlepiej się o 19 dla was ukazał. Ciężka sprawa, ale mam nadzieję, że się uda. Ale na dziś to tyle. Tak więc podobało się, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, piszcie niki dla Pokemonów pod... W sumie nie złapałem żadnego Pokemona. Kurde, ej serio, nie złapałem żadnego Pokemona. Ale teraz... bo nie złapałem, co nie? Nie no, nie złapałem. Kurde, Machoka mam. Jeszcze zanim się z wami pożegnam, chciałbym coś złapać, żebyście mogli pisać też niki dla kolejnych po prostu Pokemonów. Serio, tylko Machoki, czy ja mogę spotkać tutaj coś innego, cholera? Może popływajmy. Jak mówię, zależy mi na tym, żeby szybciutko coś złapać. Trochę tak głupie, co nie? Żebym wam nie złapał Pokemona. Seal. Kto chce być Sealem? Seal to świetny Pokemon. Każdy chciałby być Sealem, przyznajcie sami. Dobra, dajesz Ultra Ball. Myślę, że jest duża szansa, że złapie się nawet bez obijania. A, widzicie, trzeba mi zaufać czasem na słowo. Seal złapany. Udało mi się jednak złapać. Wiktor 115. Wiktor, gratuluję ci. Ty zostajesz nowym Pokemonem. Kurde, aż pisać nie umiem. Wiktor 115 będzie. Szybko, szybko, szybko. Okej, okay, tak więc jeszcze raz gratulacje dla ciebie. Udało nam się, kochani, złapać Pokemona jakiegoś. Cieszę się. I jak mówiłem, komentujcie, zostawiajcie lajki, łapki w górę, subskrybujcie. No i oczywiście piszcie niki dla Pokemonów, ale tylko pod tym jednym moim komentarzem, nie od tak w komentarzach. I to tyle na dzisiaj. Tak więc żegnam się z wami, cześć i czołem i na razie.